Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, jest ze mną siostra, która tańczy sobie. No i dziś po raz kolejny widzimy się w grze Core Keeper. I cóż, nadszedł ten wielki moment, gdy tak moich kebabów to niewystarczająca rzecz. I mamy miksturki, które też radzę sobie siostrą wziąć ze skrzynki obok stołu alchemicznego. I tak, dziś idziemy zmierzyć się z bossami. Stół alchemiczny to które? No dobra, w takim wypadku, droga siostro, od czego chcesz zacząć? A Hive Mother, czy może znany już nam robaczek? Robaczek. No dobra, wybacz za te ciągłe cięcia, ale niestety domownicy nie odpuszczają. Tatusiek. I tak, konkretnie tatusiek. I bądź siostra, mamy jeszcze dużo czasu, robak jest dosłownie w połowie okrążenia, więc możemy się tutaj przygotować mentalnie i w ogóle. Albo możemy... On to rozwali przecież. A. Zatem nie wiem, jak walka z nim do końca wygląda, czy on przestanie nas gonić, czy nie. Ale ogólnie jest jeszcze inna opcja, możemy pójść kawałek dalej i spotkać tą Hive Mother, która tym razem się nie rusza. Ej. Lokacja jest groźniejsza dużo, to mogę ci z góry powiedzieć, ale no, może byśmy zdążyli się nią zająć, zanim w ogóle nam dojdzie tutaj robak, więc... Proponowałbym się tym zainteresować i teraz czy to tutaj było przejście? Nie, jeszcze dalej. A, przy czym od razu ci mówię, siostrę, uważaj gdzie stajesz, jak stajesz i na wszystko co tam się dzieje wokół Hive Mother. Jest ona powiedzmy, jak sama przeciwnikiem, nie wiem jaka ona jest, tak. Wejście do niej to jest istna po prostu katorga. Czyli pewnie ona też będzie katorgą. A, niekoniecznie. Co prawda nazwa Hive Mother oznacza Matkę Roju, co może sugerować, że będzie po prostu tam pełno stworów różnych? Nie chciałbym robaków tego, ale... Robaków naszych ulubionych, pewnie. A, dokładnie. I proszę, witamy w żywych jaskiniach. O nie. Co? Nie. Robaczki. O nie. Tak, robaczki. Było ich tu bardzo dużo. A to są skrzynki z tych biomów. Nie, siostra, nawet nie próbuj. Nie rozwalisz tego. Cały kilof ci pójdzie na jedno, siostra, przestań. A ręką? Tak samo będzie ci to milion lat trwało. Mam lepszy kilof i wiem, co mówię, tutaj prawie nie da się kopać. Wszyscy, którzy widzieli, jak próbowałem na poprzednim odcinku, będą wiedzieć, co chodzi. I ty też powinnaś to sprawdzić. Który chcesz to kontynuować, ale dobra, jesteśmy. I teraz jeszcze ważna rzecz, uważaj na te żółte ślady. Jak widzisz te żółte ślady, trzeba je kasować łopatą, to są żrące kwasy, gluty i w ogóle, które będą przeszkadzać. To no. Tak, to jest Hive Mother. Jak działa? Czy, jakie są tutaj wyzwania, gimiki? Nic nie wiem. Okej, okay, bez mojej wiedzy zaczęłaś walkę, super siostra. Aha, dobra, już rozumiem. Będzie jajka wzywać, które będą się wykluwać. O, uważaj na tych, oni są okropni. Ale muzykę ma porządną. I tak, trzeba też usuwać kwasy z tego, co widzę szybko. O, tych żółtych, uważaj bardzo, oni jak zbliżą się do ciebie i wybuchną, to plują po sobie kwasem. Dlatego szybko rozwaliłam. A, pamiętaj też, żeby łyknąć miksturkę kamiennej skóry. Już łyknęłam. A, to ja jeszcze tego nie robiłem przed chwilą, dopiero musiałem poprawiać. Ale tak, chyba nie jest takim groźnym oponentem, jak mogło się wydawać. Jakżeś to zrobiła, siostra? Normalnie, no. Okej. To jest mój skill, a wręcz antyskill. Czyli to była twoja lama, mówisz? Tak. Dobra, wiem, co trzeba zrobić. Będzie to spore ryzyko, to. Siostra, ale ja to spróbuję rozwiązać w ten sposób, że... Bombami? Możesz poprawić Bombermana. Dziada? Wiedziałam, że bombami dziada zrobisz. No, nie po to krawciłem 50 parę bomb, żeby teraz one leżały, bez powodu. Nie! Nie znowu zrobiłem to samo, co na poprzednim odcinku. Czyli? Wsadziłem samego siebie. Czyli jesteś dead. Tak, ale nie ma co się przejmować, jak widzisz, siostro, nie jest ona szczególnie potężna. Damy radę. A tylko... O... Dobra, jednak nie jest tak źle. Mój zapas 500 papryk jest tutaj, więc mogę szybko natworzyć więcej bomb w zapasie.
Dasz kilka bomb? Tak. Zaraz dam, tylko na razie muszę pozbierać świeży glut na nie. Chcesz mocniejsze czy słabsze? Ja się sama wysadzę, jak dostanę mocną bombą. Dobra. Tylko musimy przynieść gluta. Chyba jedna sztuka na każdą bombę. O papryki dobra, się nie martw, mamy ich 500. To widziałam. Tak, nudziło mi się. Mi to bardzo. Ale no, mniejsza. A, dobra. I przy okazji zapomniałem tutaj coś wziąć. Co to było? O, to, dobra, dobra. Nareszcie ten najlepszy skill, jaki istnieje, się pojawił. Ja mam dopiero piątkę w Vitality lub szóstkę, więc no. A, to tu też może mi trochę wpływu, ja mam 33. Ty w to maniaczyłeś. Maniaczyłem to może trochę za dużo powiedziane. Żeby maniaczył, to musiałbym robić porządne rzeczy. Ja głównie stałem i... radziłem... paprykę. No, ale maniaczyłeś. To za dużo powiedziane, długo mi to nie zajmowało. Powiedzmy średnio pół godziny dziennie, może przesiadywałem, jak i tak odcinków nie było nagrywanych czy coś. Teraz wiem, międzywykładowej czy coś. Dobra, już biegnę do ciebie, bo ja już tam biegłam, ale już wracam. Nie musisz. Przyniosę te bomby po prostu. Byle znajdę, bo na razie widzę tylko 9 tych słabszych. No nie trzeba. Dobra, dam radę. Przy okazji przypomniałem sobie też o najważniejszej rzeczy. Nie zmieniłem biżuterii na złotą. A ja nie mam w ogóle biżuterii. Chyba. Mówiłem, pytałem cię już jakiś czas temu, czy chcesz. Chociaż dobra, złota i tak jest nie na mam obrażenia Ring of dystansowe. Stone, chyba. Ja tutaj i tak widzę, że złota jest na obrażenia dystansowe. Mogę ci jedyne co spróbować zrobić żelazny. Chociaż nie, masz biżuterię, dostałaś pierścionki szybkiego biegania. Co żeś z nimi zrobiła? Nie kojarzę, żebym dostała. Dostałaś. Możesz nawet to zobaczyć na jednym z odcinków. Kwiatków świecących ci zrobiłem chyba, albo jakieś coś też przy okazji. Nie powiem, że dostałaś przyspieszające oraz te z kwiatków świecące. Dobra, już zerkam do swojej skrzyneczki. A jeśli się zgubiły, to ja nie wiem, gdzie one są. Ani ja. A, i przy okazji też nie wiem jeszcze jednej rzeczy. Czemu nagle we wszystkich jaskiniach jest tyle inwazji tych larw? Ani ja, niestety nie wiem. Nie, żeby to był wielki problem, bo same te larwy nie są jakoś szczególnie niebezpieczne, ale bywają wkurzające. Mam sobie zrobić kilka? Ale co kilka, bo nie rozumiem. Pierścionków jakieś. No jak chcesz, tylko... nie wiem na co ci za bardzo. Przecież tłumaczysz, że to jest na walkę dystansową. Co najwyżej. Nie, jest... jest ręcz i melee. To jest na szyjniku, jeśli już. Nie na pierścionku. No to jeden grzyb. Właśnie niekoniecznie, bo na szyjnik możesz mieć jeden i masz go na szyi, a pierścionki masz dwa i masz je na palcach, więc i hajam. Gdzie mogą być Ancient Gemstone'y? W skrzyni. Której o to mi chodziło? Niestety teraz z tym nie pomogę. No. To rób to, co tam musi to, a ja w tym czasie już wrócę do tamtej gościuwy, która jest robakiem i królową. W ogóle tak. Faktycznie, Nekle. Widzisz? Nekle. Widzisz? Tam? Widzisz? Bo ja mówię prawdę. Ja nie jestem zły kłamacz. Dobra, już do ciebie idę. Powolutku. A to raczej, jeśli powolutku, to nie zdążysz, bo już jestem prawie w gnieździe robaków. W sensie szarżuję, biegnę najszybciej jak mogę, ale no. Słychać twoją chyba klawiaturę. Teraz już nie słychać. Ale było słychać, więc no musiałem po prostu wskazać to, bo żaden profesjonal nagrywać nie pozwolić mi jego klawiatury profesjonal. To nie jest żadna wymówka. Jeśli chcesz coś znaczyć, musisz próbować czasami cokolwiek profesjonal zrobić.
jakby chociaż wyciszyć klawiaturę. Wyciszyć stukanie gałki pada to już większe wyzwanie. Więc to jeszcze jestem w stanie wybaczyć, ale stukanie klawiatury to jest proste. Ja mam taką klawiaturę, że tego nie da cię wyciszyć. Aha. Super, mój grób stał w takim miejscu, że jak go tylko ruszyłem, to od razu Hive Mother się wkurzyła. Uciekaj. O, a co niby robię? Bo ja zabłądziłam w tunelu. Jeśli słyszę, że zabłądziłaś w tunelu, siostra, to jestem na 99% pewny, że poszłaś jakąś całkowicie złą stronę. Ale zaraz się odnajdę. Jestem pewna. Już się jak odnalazłam. Uważasz? Chyba. A ja w tym czasie się bawię w polowanie na czerwone robaczki. Tak, już się odnalazłam, bo jestem w tunelu. O nie, robaczek idzie. Jaki? No ten duży. To i on dalej szarżuje, jak go uderzysz. Czyli trzeba go gonić? Tak, bo go uderzyłam. Okej, czyli w walce z nim trzeba go gonić. Dobrze, warto wiedzieć. A w takim wypadku mogę ci powiedzieć, że to będzie ciężka walka, bo żeby móc jak równy z równym mniej więcej z nim biec, to trzeba mieć co najmniej 5 plus 50. A plus 25 to jest 75 wędkarstwa. Wędkarstwa? Wędkarstwo ma u siebie perka, który powoduje, że glut mniej ci redukuje prędkości, więc no. Zawsze można, nie wiem, rozwalać te gluty. On za sobą je tworzy. Aha. A przynajmniej tak mi się wydaje się, ale tak, raczej za sobą tworzy. Dobra, się, już znalazłam w wolnym wejście. Czasie usuwałem gluty w niektórych sekwencjach, a nadal, no widzisz jak jest. Ale dobra, chodź. Tutaj nie da się zgubić odnalazłam już w tym miejscu. Się. W tym miejscu już się nie da zgubić, więc no. Nie znasz moich możliwości. Ktoś mówi, że z tym robakiem będą większe problemy niż z tą królową. No wiesz, siostra, królowa jest wymagająca, jak na razie widać, ale jest w jednym miejscu. Ma sługusów, okej, ale jest w jednym miejscu. Dobra. Gotowy? Poczekaj. Nie. Play. A, play. Dzięki, że przypomniałaś, też sobie muszę to łyknąć. Zjem świeżego kebapa. Piękny nagrobek. A, wzięłaś swoje rzeczy, czy jeszcze nie? Uwaga, stawiam bomby na dzień dobry. Pięknie. Nie daj się ugryźć. Nie daj się ugryźć temu czemuś. Wiesz, coś trochę jednak będę machał tutaj siekierą niż muszkietem, bo siekierą mogę częściej machać. I tak raczej niż ty swoim mieczem, oczywiście. Ale no, jakaś ta opcja jest. Nie, jest tu i w żółtym kwasie. Właśnie, muszę w sumie kwas pousuwać. Za dużo goś tu robi wokół niej. Uwaga, kokon. Uwaga, kokon, uwaga. Siostra, uciekaj! Wykluły się. Na szczęście są larwy. Gorzej, że czerwone larwy. A czerwone są groźne. O, kolejny kokon. Uwaga, bomba. Uwaga, bomba, siostra. Uwaga, bomba. Okej, czy mi się wydaje, czy to się wkurzyło? Siostra, uważaj! A właśnie, czy moje bomby usuwają kwas? Nie wiem. Tak, niszczą kwas wokół siebie, więc nie jest to może najlepsza opcja, ale... No, zaraz się wysadzisz, mówię. Nie, siostra, nie wysadzę się. Za dużo robaczku. Damy radę, musimy. Damy radę, musimy dać radę. Jeszcze mnie zablokowałeś bombą, wiesz? A, to wybacz, nawet nie zwróciłem uwagi. Akurat jak biegłam, żeby uniknąć kwasu, to idealnie mi stawiłeś bombę. O, nie. Za dużo tutaj tego wszystkiego.
Już biugnę! Ale ja już zginąłem, więc to znowu reset. Może zróbmy sobie pokoik gdzieś niedaleko. Żadnego pokoiku, siostra. Nie. Żadnego pokoiku. Czemu? Bo mi to nie pasuje, chociażby dlatego. To tego nie korzystaj. Poza tym nie lubię takich metastrategii, jak często się też robi w Terrarii i innych tego typu grach, że specjalnie tworzysz pokoik, żeby szybciej się respić. Nie lubię tego po prostu. Mamy przyspieszające kebaby? Tak, powinny być. Crunchy pepper wrap jest tylko. No i to jest to. A, to ty to żrzesz, dobra. Tak, tylko że mam podwójnie paprykowe, bo po prostu miałem tyle papryk, że zrobiłem z papryki papryki. No z papryki i czegoś jeszcze. Paprykowa papryka. Coś dobra. Tego typu. Ale wiesz co, siostro, nie ma sensu się z nią tłuc po raz kolejny i znowu zginąć w taki głupi sposób. Ja uważam, że damy radę, ale to jest moja lama, po prostu. Wiesz, żeby dać radę, to musi ktoś regularnie usuwać kwasy z podłogi. To ty się zajmij kwasem. No a kto wtedy będzie bił bossa? I robaki? Ja. Dobra, jak chcesz. Tylko potem nie płacz, że nic nie robię, tylko ciągle czekam na kwas. To nie ma być, że jak... To jak widzisz kwas, to usuwasz. Jak nie ma kwasu, to się pijesz. Tylko, że ona ciągle pluje kwasem. Nie wiem, czy zauważyłaś. Więc no. Niestety, ale będę po prostu ciągle zajęty kwasem. To ciekawa sprawa. Te bomby biją mniej niż 2 strzały moim muszkietem. Ile one zadają? Tylko 300 coś. Tylko? Tak. Mój miecz zadaje od 102 do 124. Ale pomyśl sobie, że twój miecz ma prędkość co najmniej 2,5. Znaczy, kiedy bombę postawisz jedną, w paru sekundach dopiero wybucha. A ty robisz 2,5 ataku na sekundę. Więc policz. To jest lepsze. Bomby. Nie. Nie, siostra. Bomby nie są lepsze. A jeśli wolisz walczyć bombami, dobrze. Dostaniesz nie, po prostu kilkaset bomb. Nie, bo ja sama cię wysadzę. To co narzekasz? No bo są mocniejsze. Nie są. Naprawdę, siostra, zacznij zrozumieć różnicę między tak zwanym burst damage a DPS-em. Jedno i drugie to jest całkowicie inny typ. I nie jest wcale tak, że bomby są lepsze. Po prostu swoim mieczem się nie zabijesz. Bombą możesz. Więc no. Kolejny argument pokazujący, że jednak jest lepiej bez bomb. W szczególności dla takich lam. Robaczek mi szarżu. O Jezu! To panikujesz. Mów, co tam ci się Robaczek stało. Robaczek szarżował. I się przestraszyłam. Ale chyba te obrażenia, które mu wcześniej zadałam, mu zostały, tak mi się wydaje. A jeśli tak, to dobrze dla nas. Łatwiej będzie się go pozbyć. Deptał mnie dziad. Ja w takim razie czekam. Gdzie? Jak to gdzie? Przy królowej? Sama chciałaś się z nim bić po raz kolejny. Dobra, nie, to nie, jeny. Ja tylko mówię ci, po prostu chciałaś, to czekam. No teraz to ja zabłądziłam w tych naszych tunelach, wiesz? Nie moja wina, że tam błądzisz. Ja we wszystkich grach w tunelach błądzę. Nie wiem jak możesz, przecież tutaj masz mapę. Poruszasz się tylko na dwóch płaszczyznach. Terrarii też poruszam się na dwóch płaszczyznach. No i dlatego nie rozumiem, jakim cudem się tam gubisz. To mówiłem przed chwilą, ale dobra, mniejsza. Słuchaj, ja umiem się wszędzie zgubić. Już dobra, to ustaliliśmy. Czy nie walczymy jeszcze raz z tym czymś, czy jednak idziemy na robaka, decyduj szybko. No ja już idę, więc no. Dobra, czyli idziemy na robaka. Wiesz, ja też nie mogę ciągle po prostu pokazywać tylko naszych znamień i śmierci. Musimy też zrobić jakiś pożytek. Nawet z mapą się umiem zgubić. No, brawo. Order po prostu złotej ciemajdy. W lewo bo już nawet jest ponad umiejętność lam. To już po prostu naprawdę
Nawet nie. Ja teraz mam na całą mapę na całą grę otwartą mapę, żeby się nie zgubić. Okej. Okay. Ja idę naprzeciw robaczkowi. Zobaczę, czy jest ranny, czy nie. On powoli szarżuje tutaj. Ja wiem, ja mam na mapie zaznaczonego. Ja też. O, dobra, czyli lokalizator w takim razie działa na wszystkich na serwerze. Dobrze. Ale okej, dobra. Już jestem. Gdzie jesteś? No na miejscu. Ale... co? Przecież mówimy się strasznie walczymy z tamtym, idę na robaka. Dobra, to ja już idę. Powrotem. A robak jest teraz gdzie? Okej. Okay. A, już jest na tej prostej. Dobra, zaraz się spotkamy z nim. Ty się spotkasz, bo ja jeszcze muszę dojść do ciebie. Okej. Okay. A dla mnie tu i tak... To może trochę zająć. W sumie tutaj by się przydało chyba bardziej umiejętność daszowania niż świecenia, ale... No ja mam dasza. A ja nie mam, bo ja mam za dużą lampę. Okej, okay, idzie i zaraz zobaczymy. Tak, obrażenia na nim prawdopodobnie zostają. Tak, dobra siostro, on jest easy. Ten robak jest easy, to naprawdę easy. Jeśli nie wpadam ciągle w długie serie glutów, to jestem w stanie go gonić. Ja jestem na dolnej części tego tunelu. Dobra, to goń robaka. W sensie jak już do mnie dojdzie, bo ja jestem tam, mówię. Ja nie umiem w tych tunelach się zdenerwował się, przyspieszył, siostro uważnie przyspieszył, zdenerwował. Nie, chyba się wkurzył i zaczyna walczyć. Czyli on jak się wkurzy, to zaczyna walczyć. Nie, krąży w kółka po prostu jakieś takie. Ja spróbuję iść dalej zgodnie z tunelem. Po prostu, może. Okej. Okay. I jest epicka muzyka z boss fighta po prostu teraz. Kurczę, jak ja się cieszę, chyba że robiłem tych kebabów przyspieszających tyle. Gdyby nie one, to pewnie bym tutaj padł na tym glucie. Już czuję trzęsienia. Szybko, siostra! O Jezu! Dobra! Yeah, final blow! Moje, co tu mamy? Jezu, ile tam rzeczy! Lepsze plecaczki! Oraz... Dwa? Tak, dwa. Ja biorę jeden. Okej. Okay. I mamy dwie rzeczy? Nie, tylko jedną rzecz do tego, do zbudowania nowego pokoju, więc siostra, zrób to proszę. Ja biorę też nowy plecaczek. Dobra. Resztę śmieci. Oddawaj, bo przez przypadek wchłonęłaś plecaczek. Która to bardzo. Jest? Mysterious Idol? Idol? Tak. Aha, tak, Mysterious Idol. Ale tym się nie przejmuj. Ja w tym czasie trochę posprzątam w ekwipunku. Usuwam nasiona, które mi powypadały, nie wiem z czego, mamy i takich za dużo. I zbierz, spróbuję wziąć wszystko, co tutaj zostało, łącznie ze złotym mięsem larwy. Przy czym, taka ciekawostka, wiem jak zdobywać złote rzeczy. Nie dostałem jeszcze ich bezpośrednio, ale wiem, bo ktoś mi to po prostu powiedział. Tak najprościej tłumacząc. Otóż... Co? Kalafior? Niebieski? Nie. Nie, siostra. Akurat kalafiora nie śledzę w tej sprawie. Nie wiem nawet, co robi, co nie robi i tak dalej. Nie będę zdradzał, o kogo chodzi. Wiem, że większość tych osób, którym coś zdradza tak prywatnie, to chcę pozostać anonimowych. Jeśli właśnie bym nawet o nich wspominał. Więc no, uszanuję to i powiem tylko, że ktoś. Natomiast jeśli chodzi o cały kształt, to złote materiały, jeśli chodzi o rzeczy typu właśnie złote mięso larwy i tak dalej, to mają szansę wypaść normalnie z wrogów, tylko... No. Rzadkie są, bardzo. Bardzo tak? Rzadkie. Tak, natomiast jeśli chodzi o złote warzywa, to... Musisz jeszcze trochę, siostro, poczekać, zanim zacznę je hodować. Okej. Ale tak, z moim szkilem w farmienie, to długo nie zajmie. W szczególności jak mi się po prostu nagle zachce, nie wiadomo po co więcej papryk robić. To nie tak, że mam teraz ich w kieszeni, nie, mam w kieszeni 478. Więc tak, no.
Nie wiem, po co to robię, ale to robię. I wyjść ze slajmiarni w całkowicie inny sposób niż miałam... niż... z tunelu, ale dobra. No, było słychać kliknięcie w twoją klawiaturę. Po prostu... zero profesjonalizmu. Ale dobra, jesteśmy i teraz... gdzie jest statua tego... złego dziada? Tutaj, więc... Tam. A róg tu, dobra. Tego robaka, Gorma. Daje to... ten, koszulę z... koszulę tej poczwary. Słabsze niż to, co mamy. A nie... 15, tutaj... 12, nie, lepsze. Pewnie już dawno lepsze. Mieliśmy to ubić. A nie, no, lepsze. I pozwala krafcić... Rikar Idole, czyli coś, co miałem jedną sztukę, ale stwierdziłem, że nie chcę tego ruszać. Czyli teraz został nam The Hive Mother. Siostra, to coś jest związane z tym szkielem na wybuchanie. Jakie wybuchanie? Na wybuchowe damage. Tak, to zbrojka jest na wybuchowe damage, ale dobra. Mniejsza z tym. Ja muszę sobie kolejny pokój dobudować. Oczywiście, że musisz. A ja w tym czasie postawię drugą piękną skrzynkę z bossa. Nie wiem, czy nie zużyłem całego buda ostatnio na jakieś głupoty, więc jeśli już to musisz sama chyba pozbierać. Dobra. W tym czasie, jako że kończy mi się żywność, pokażę wam najlepsze przepisy na świecie, czyli kebaby paprykowo-paprykowe. Jedyne żarcie, które ostatnio żrem, więc no. Naprawdę nie masz nic lepszego. A co miałbym robić, nie będę słucham? Kebaby nie paprykowo-paprykowe, tylko paprykowo-rybne. Nie. Mam podwójne, mam po prostu duże bonusy, jeśli jem coś, co jest z roślin robione. Jeszcze nie mam bonusów do jedzenia z ryb, więc... No, tak. No to paprykowo-melonowy. A nie, bo wtedy wychodzi pudding. No właśnie. O, i przy okazji, czy mi się wydaje? Nie. Wydaje mi się, nie świecia bardziej. Nadal jest zepsute. Może świecia bardziej? Nie wiem. Ale tak, i tak musimy jeszcze powalczyć z tą całą królową i inne takie rzeczy. A jakoś mamy 27 minut. Jakoś mamy 27 minut odcinka, to po prostu widzimy się za chwilę. Jak wymyślę coś sensownego do zrobienia, bo póki co poza takim tutaj produkcją kebabów, to dosłownie nie wiem, co miałbym robić. Więc no, do zobaczenia za chwilę. A no niestety mam dla was, drodzy oglądający, złą informację. Otóż siedzimy tu z siostrą, myślimy. Ja zbieram sobie roślinki, myślimy co jak zrobiłam dalej. Ten pokoik jeden. Stwierdziliśmy, że po prostu jesteśmy za słabi na tamto dziadostwo. I tak naprawdę ciężko wymyślić coś innego, więc po prostu na tym zakończymy ten epizod, niestety krótszy. I tak, w następnym epizodzie, który nie wiadomo kiedy będzie, postaramy się trochę doekspić postacie. I no, wyruszymy już z powrotem na Hive Mother, może poszukam czegoś innego, jeśli dowiem się coś i jak, bo na razie poza tym Hive Mother nie wiem, czy jest cokolwiek jeszcze, co możemy zrobić. Nie, mam nadzieję, że to rozumiecie. I tak, w międzyczasie dosłownie, jeśli macie jakieś porady czy cokolwiek, co chcecie nam przekazać, co mogłoby uprzyjemnić rozgrywkę, pozwolić nam progresować, piszcie śmiało. A póki co dziękuję wam bardzo za czas spędzony wspólnie w Corkeepers. I cóż, widzimy się, jak tylko będziemy w stanie z siostrą coś więcej wam pokazać, więc to na razie tyle i trzymajcie się. Hej. Ajo.